cieszyło w nas wszystkich. Podoba mi się. To jest właśnie fajne, że można teraz na się sobie wyjść, porzucić śniżkami, odwiedzić mamę, no, z dziećmi iść na przykład na lasaki, więc super. Poruszanie się po mieście ciężko. Ale to są tacy, zawsze będą narzekać. Ja pożywana na 70 lat przeżyłam zimy, kiedy było zawsze po minus 30 śnieg do kolan i także głowa do góry. Narzekać moją prawo mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którą atakuje sztorm Darcy na wyspach Śnieżyca ma być chaos komunikacyjny. Zima będzie utrudniać życie wyspiarzom co najmniej do końca tygodnia. O szczegółach nasza londyńska korespondentka Anna Roczkowska. Brytyjczycy te kuchają w ręce i przygotują z zimna, bo na wyspach już dawno nie było takiej zimy. Sztorm Darcy przyniósł ze sobą śnieżyce i mroźne powietrze. Drogowcy apelują do zmotoryzowanych w Wielkiej Brytanii, aby w najbliższych dniach nie wyruszać w trasę, jeśli nie jest to konieczne. Na jezdnie panuje słaba widoczność, nawierzchnie są śliskie albo z powodu dużej warstwy śniegu w ogóle nieprzejezdne. Nie lepiej jest na kolei. Odwołano wiele pociągów dalekobieżnych. Linie lotnicze radzą pasażerom, aby przeznaczyć więcej czasu na dojazd na lotnisko. Londyn, Anna Roczkowska, Radio Z. Polscy seniorzy są w słabej kondycji. Tylko 1/5 z nich według danych GUS-u ocenia swoje zdrowie jako zadowalające. Wypadają słabiej niż ich rówieśnicy w Unii, a pandemia tylko pogarsza sytuację. Reporterka Radio Z Joanna Mokosa zajęła się tą sprawą. Z czym seniorzy mają największy problem? Samodzielnością, szczególnie ci, którzy wymagają stałej pomocy, to uważa geriatra dr Elżbieta Kozak-Szkopek. To są sprawy, trzeba się dbać o swój stan zdrowia. Mecz 16 kolejki Ekstraklasy.